Dzień dobry. Ostatnio do naszej redakcji trafił nowy projektor od BenQ. Jest to model TK810, czyli projektor jasny o rozdzielczości 4K, niewielkich gabarytach, bardzo funkcjonalny. Można powiedzieć, że jest to już kolejna edycja takiego jasnego modelu 4K, której coś zmieniono. Jest tu troszeczkę poprawiony obraz, ale także dodana nowa funkcjonalność. Jeżeli jesteście ciekawi, co ten projektor potrafi, to oczywiście oglądajcie dalej. Na początku był TK800, później TK800M, a teraz mamy TK810. Jest to już mniej więcej trzeci rok produkcji takich jasnych projektorów 4K. No i rzeczywiście coś tutaj się zmienia. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, to ten projektor wygląda prawie tak samo jak jego poprzednicy. Jest to nieduża obudowa, taka lekko zaokrąglona. Na górze są przyciski do sterowania. Jest klapka do sterowania funkcjami obiektywu, czyli ostrością oraz powiększaniem i zmniejszaniem obrazu. Z tyłu mamy złącza, o których w dalszej części opowiem nieco dokładniej. No i ten przód. Zagłębiony obiektyw i wykończenie tym razem zupełnie w innym kolorze. Wcześniej był taki jasno niebieski, teraz jest tak fajnie wykończony na czarno. Pasuje na przykład do pokoju dziennego, do głównego salonu w domu i wygląda to naprawdę bardzo elegancko. Jakie są główne parametry techniczne tego projektora? No przede wszystkim mamy tu pracę w rozdzielczości 4K. Działa także w trybie HDR. Dodatkowo ma naprawdę mocną lampę, bo nie jest to już 3000 tak jak w poprzednikach, ale 3200 ANSI lumenów przy kontraście dynamicznym 10000 do 1. Dodatkowo producent chwali się też tym, że żywotność lampy to nawet do 15000 godzin, więc raczej jest to sprzęt na lata, który podziała długo. Tutaj producent też nie ukrywa, że nie jest to model do typowego kina domowego, ale że jest to projektor na przykład do pokoju dziennego, albo gdzieś na taras, albo na przykład do zabrania do znajomych, ponieważ ma on bardzo mocną lampę i właśnie dobrze sprawdza się w takim świeceniu w nieco rozjaśnionym pomieszczeniu. Jego cała specyfika nastawiona jest na to, żeby były bardzo mocne kolory, żeby była wysoka jasność, żeby po prostu obraz był widoczny w warunkach takich, w jakich większość projektorów nie daje sobie rady. I muszę przyznać, że przechodząc przez to założenie, to BenQ sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. To już jest kolejna edycja, trzecia i ja już mam ten trzeci projektor i widziałem pierwszy, drugi i teraz ten kolejny, że one rzeczywiście świecą bardzo mocno. Ja sobie na początku podłączyłem ten projektor zupełnie w dzień, rzuciłem duży obraz na ścianę i naprawdę nie było problemu z tym, żeby wszystko dokładnie widzieć. Oczywiście najlepszy jest jakiś półmrok albo zupełnie oglądać po ciemku w trybie cinema. Wtedy kolory są lepsze, dokładniejsze, jest większy kontrast. No i właśnie ten projektor jest po to, żeby wszystko dobrze było widać, nawet w niedoskonałych do tego warunkach. Przechodząc przez menu tego projektora, możemy znaleźć tutaj wiele możliwości ustawień obrazu, różne tryby, na przykład kinowy, tryb na dzień, tryb bardzo jasny, tryb standardowy, ale dodatkowo wchodząc w ustawienia zaawansowane, jesteśmy w stanie bardzo dokładnie doprecyzować obraz tak, jak nam się to podoba. Dodatkowo to, co jest ważne, to BenQ zaimplementowało tutaj pewne możliwości procesora obróbki obrazu, które są wzięte wprost z wyższych jakościowo projektorów. Na przykład jest tutaj redukcja szumów, jest tutaj upłynniacz obrazu, który jest niesamowicie przecież ważny przy szybkich scenach, albo na przykład gdy oglądamy mecz piłki nożnej, wtedy takie szczegóły, takie drobiazgi, które są dopracowane, tworzą nam obraz, który rzeczywiście fajnie, wygodnie się ogląda. No i ostatecznie to, co ważne, czyli wielkość obrazu. W przypadku BenQ TK810 jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę spory obraz ze stosunkowo niewielkiej odległości. Taki projektor, na przykład z odległości 3,30 do ekranu lub do ściany, jest w stanie wyświetlić już 100-calowy obraz, więc spokojnie możemy go postawić na przykład przed sobą na jakimś stoliku, nie martwić się o jakieś specjalne instalacje, jakieś ustawiania na półkach i tak będziemy mieli duży, fajny i bardzo mocno kolorowy obraz. Co możemy do tego projektora podłączyć, jak możemy wyświetlać z niego obrazy? No przede wszystkim możemy korzystać ze złącz, które są tutaj z tyłu, a jest ich naprawdę sporo, bo BenQ wyposażył ten projektor całkiem dobrze. Przede wszystkim mamy dwa wejścia HDMI, są to wejścia z HDCP 2.2, czyli takie przystosowane do obrazów 4K. Dodatkowo mamy także złącza USB i to dwa. Jedno jest takie, które czyta jakieś dane na przykład z pendrive'a, drugie jest do ładowania takich urządzeń zewnętrznych, na przykład jak Chromecast, albo do bezprzewodowego
bezprzewodowego przekaźnika sygnału, które BenQ ma również w swojej ofercie. Dodatkowo mamy wyjście audio, czyli możemy podłączyć do tego projektora na przykład jakiś soundbar lub podłączyć pod kino domowe. I to wyjście audio realizowane jest na dwa sposoby, albo mini jackiem, czyli analogowo, albo cyfrowo przez złącze optyczne. Jeżeli ktoś by chciał taki projektor połączyć w kinie domowym z ekranem elektrycznym, to jest tutaj również trigger, czyli wyjście, które odpowiada za to, żeby rozwinąć ekran elektryczny w momencie, gdy włączamy projektor i zwinąć go wtedy, gdy wyłączamy urządzenie. Powiedziałem, że ten projektor jest lepiej wyposażony niż poprzednicy. Nie chodziło mi wcale tutaj o wejścia, ale o to, co jest w środku, dokładnie pod tą klapką. Na początku, gdy rozpakowywałem urządzenie, musiałem zainstalować bezprzewodowy moduł do Wi-Fi. Ponieważ moduł jest dodawany w zestawie, więc projektor ma funkcje sieciowe, ma ich naprawdę sporo. No i to jest fajny krok, że BenQ wreszcie postanowił to zrobić, żeby nie trzeba było tylko i wyłącznie czegoś podłączać, ale wystarczy podłączyć się do sieci i już możemy wyświetlać filmy czy seriale. Jest tutaj zaimplementowany Android TV, czyli możemy korzystać z różnych aplikacji. Niestety nie ma sklepu Play, jest tylko Aptoid, więc aplikacje, które tutaj są, no, są bardziej okrojone. Znaczy przede wszystkim jest ich trochę mniej niż w Google Play Store. No i poza tym nie są tak dopracowane jak właśnie ze sklepu Google. No ale mimo wszystko mamy YouTube'a, mamy Netflixa, mamy na przykład Kodi, więc możemy korzystać z dostępu do wielu serwisów streamingowych, oglądać nasze ulubione seriale czy filmy. Przyznam, że sam z tego korzystałem, dzięki temu, że jest tutaj taki pilot, który możemy sterować na boki, wchodzić, wychodzić w jakieś ustawienia, to możemy za jego pośrednictwem korzystać ze wszystkich podstawowych funkcji. Dalej możemy do tego projektora za pomocą USB podłączyć na przykład myszkę bezprzewodową i wtedy dużo łatwiej będzie się korzystało z tego urządzenia. Poza tym jest też aplikacja na naszego smartfona, która pozwala też w wygodny sposób korzystać z projektora, korzystać z touchpada i używać wszystkich funkcji na przykład na Netflixie, który możemy pobrać i oglądać bezpośrednio filmy. Są tu także funkcjonalności, które pozwalają bezprzewodowo wysyłać obraz na przykład z naszego komputera, dalej ze smartfona z systemem Android albo ze smartfonów z systemem iOS. Ja sprawdziłem to na przykład na moim komputerze z systemem Windows, bardzo łatwo można się połączyć i przesłać całe karty na przykład z Google Chroma. Działa to całkiem szybko, sprawnie i nawet da się oglądać na tym filmy, chociaż jakieś przycięcia są możliwe. I podsumowując tą nową funkcjonalność od BenQ, mogę powiedzieć, że producent zrobił dobry krok, że w ogóle zrobił jakiś system smart w projektorze, że są tutaj te aplikacje. Szkoda, że jeszcze nie są tak do końca dopracowane i tak wygodne jak w telewizorach, ale mimo wszystko plus za to, że te możliwości sieciowe już się pojawiają, mam nadzieję, że niedługo będą bardziej dopracowane, pojawią się jakieś aktualizacje albo w nowszych modelach po prostu będzie to działało już perfekcyjnie. Wracamy do obrazu. Co ten projektor potrafi i jak on świeci? Zobaczcie sobie trochę przybitek z obrazów, które ja wyświetlałem na tym projektorze. No i co ja mogę powiedzieć? Obraz jest naprawdę mocny, mocno kolorystyczny, bardzo dokładny i precyzyjny. Ciężko się tu czepiać jakichkolwiek szczegółów, ponieważ wiemy, że nie jest to jakiś projektor kina domowego o najwyższej jakości. Jest to urządzenie, które ma wyświetlać jasny obraz z mocnymi kolorami, taki, żebyśmy go widzieli w każdych praktycznie warunkach. No i w tym przypadku tak jest. Czy to będzie salon dzienny, czy to będzie właśnie jakiś taras, czy gdzieś w ogródku będziemy chcieli sobie puścić film na dużym ekranie, to w tym przypadku jest to jak najbardziej możliwe. Dodatkowo głośniki, które są wbudowane tutaj w środek tego projektora, grają całkiem głośno i przyznam, że są w stanie zastąpić jakiś przeciętny głośnik Bluetooth, więc tak naprawdę mamy urządzenie pełne, które zapewnia nam zarówno obraz, dźwięk, jak i źródło tego obrazu bezpośrednio z internetu. Jako mały minus mogę uznać głośność pracy tego projektora, ale to jest wiadomo, jeżeli kupujecie projektor o mocnej lampie, który ma świecić jasno, no te wiatraki będą w tym sprzęcie nieco słyszalne. Ale przyznam, że oglądałem filmy i projektor stał w zasadzie nad moją głową, jakieś pół metra i da się oglądać bez problemu, nie stwarza to większych problemów, więc też nie ma co się tego za bardzo bać. Podsumowując, BenQ TK810, fajny kolejny krok producenta w stronę zrobienia dobrego, uniwersalnego i bardzo jasno i mocno świecącego projektora. Ja szczerze mówiąc polecam, jeżeli szukacie czegoś do jasnego pomieszczenia, to możecie brać pod uwagę również ten model. Dzięki za uwagę, do następnego, cześć!